to zamknięcie, czy jakby taka kontrola poselska, żeby nikt nie wszedł do telewizji publicznej i nikt nie zajął, prawda, nie wiem, nie wyprowadził tych dziennikarzy siłą, którzy nie chcą odejść, albo nie wprowadził jakiegoś dyrektora siłą, że wszystko to tak naprawdę przypomina mi jako żywo. Pucz z 2016 roku. Pucz kanapkowy, tak, pucz kanapkowy. Wtedy, proszę państwa, tamten pucz też się odbywał pod hasłem wolnych mediów. Wtedy, ale o co tam chodziło? A to już przypomnę. Chodziło o to, że wtedy rządzący sobie wymyślili, że nałożą na media podatek ekstra i wszystkie media się zbuntowały i zaczęły publikować te takie plansze, wolne media, czarne plansze, zresztą, tak jak i teraz była ta czarna plansza. O tej planszy za chwilę też powiem, ale na razie o tym, o tej walce o wolne media. Potem do tego dołączyła się kolejna sprawa, czyli próba ograniczenia możliwości poruszania się po Sejmie dla dziennikarzy parlamentarnych. No i czarę goryczy przelało wyrzucenie z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Kuchcińskiego i wtedy rozpoczął się pucz kanapkowy słynny, czyli to była po prostu akcja okupacyjna, tak? Bo te partie opozycyjne, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL zaczęły okupować salę plenarną. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.